No jeszcze szybka akcja przytaczania wierteł, żeby pasowały do wkrętary. Kto to tą miarkę znowu ukradł tutaj? Muszę mieć 10, a może mogą mieć poniżej 10, żeby tylko do wkrętarki pasowały do tej wyrta, bo tam jest tylko 10. A te mamy tutaj teraz 11 z groszami. No idealnie. To wejdzie w uchwyt. Numer 1. Gotowe. Chodzi, że o to, że jak się jest poza warsztatami, gdzieś tam w terenie i tak dalej, żeby szło mocować te wiertła. One takie poobgryzane, po jakieś poobdrapane są. Jakieś takie fajne.
zrobimy nawet mniejszym. Ono jest takie jakieś umęczone, te wiertło. Teraz mam dokładnie, 10. Tak jeszcze troszkę mu wziąło. Rypam, ale uchwyt złapię na tym. No, teraz ma 9,7. Ważne, żeby do uchwytu złapał. Wiertło numer 2. No dopiero jakieś tytanowe wynalazki są. Kurczę, jakieś twardziele. Tego sobie na koniec zostawimy, bo nóż się skupi na pewno. Zobaczymy, czym to ugryźć. To jest chyba 10, 11 to będzie, co? 11. Dokładnie 10. Myk. Następna sztuka gotowa. To jest tak, że nigdy nie ma na to czasu, żeby się z tym bawić. No ale kiedyś to trzeba zrobić, bo zawsze jest później problem z tym mocowaniem. Co to za w ogóle za wiertło tu mamy? Co my tu mamy? To jest 10. To jest taka zjechana bardzo. Jeszcze bardziej, jak już jest. No. Ale żeby tylko trochę prościej to wyglądało.
Następnie. Jeszcze jedno tylko zostało. Titanowo moździerzowe. Zobaczymy, jak to będzie brał. Ale ugryzek to wszystko złapie. To nie ma bata na to, on musi to złapać. Ile my tu mamy? Tu mamy 11,5, czyli 11,5 wiertło. 1,5 mm. Z tego nie będziemy. Ważne, żeby w uchwyt wlazł.